Cześć, witajcie z tej strony Piorun. Wiem, że ostatnio niektórzy pod moim shortem na moim kanale, gdzie tytuł nosił "Dlaczego nie stosuję chłodzeń wodnych", zaczęliście jechać po mnie jak po wagonie kolejowym PKP Cargo z węglem i to tym z Indonezji. Chodzi o to, słuchajcie, że zaczęliście mi wyrzucać, że się nie znam. No wiesz, no bo te ciecze, które są w chłodzeniach wodnych, nie powinny przewodzić prądu i go nie przewodzą, tak? Słuchajcie, jakby tak było, to by nie było tych wszystkich awarii. Dobra, od razu powiem. W teorii tak. Ciecz w tych chłodzeniach nie powinna przewodzić prądu. I tyle. Zapalę sobie latarkę, bo chodzę po lesie w nocy. Tak, i zazwyczaj w takich chłodzeniach powinien być stosowany płyn typu właśnie typu woda zdemilizowana, inaczej mówiąc woda destylowana. No. Ale zazwyczaj tak bywa, że producenci idą na łatwiznę i dają cieć niby obojętną, która nie przewodzi prądu, a z drugiej strony przewodzi, no ale jak coś to nie my. I się zabezpieczają odpowiednio prawnie, żeby w razie czego to nie oni. Ja wiem, że zaraz dużo osób się pod tym filmem wysypie, że znowu pierdolisz głupoty. Idź się lecz, kopany idioto, że takich jak ty to powinni w domach dla obłąkanych albo w szpitalach psychiatrycznych zamykać, powinni ci zamknąć konto na YouTubie, bo tyle się nadajesz, bo takie teksty też były. No i o co tu chodzi? Chcieliście przyjanuszowić, chcieliście zrobić siebie Januszy Inżynierii, którymi jesteście tylko dlatego, że macie swoje srajfony. I dzięki nim jesteście bogami do niemal. A ja miałem książkę o komputerach z roku 90. Z roku 90 któregoś. I tam już było o chłodzeniach wodnych. Tylko te chłodzenia wodne używało się w serwerowniach. No i o co chodzi? Chłodzenie wodne w zasadzie działa tak, że macie jakiś wymiennik, który jest umieszczony na procesorze. Macie drugi wymiennik, który jest umieszczony na gdzieś na jakimś panelu obudowy wewnątrz, zewnątrz. I chodzi o to, że cieć, która przechodzi przez pompę i odbiera ciepło z pierwszego radiatora z procesora, jest przekazywana do dalszego radiatora, który znajduje się gdzieś w obudowie i który jest sprzężony z wentylatorem, który obraca się i pod wpływem obrotów wentylatora odbierane jest ciepło i dalej chłodniejsza cieć idzie na zbiornik wyrównawczy, czy jakby go tam nie nazwać, i po prostu wraca z powrotem do obiegu. To jest najprostsze. A już nie mówię o stosowaniu chłodzeń wodnych, gdzie macie podpięte procesor, chipset, kartę graficzną 2, kartę graficzną 3, 4, 5, 6, bo takie się zdarzają. A niektórzy to nawet stosują w swoich komputerach chłodzenia z... Powiem od razu z mostu. Chłodzenia typu chłodnica z Mercedesa, chłodnica ze Skody Fabia, Octavia i tak dalej. Da się to zrobić, ja już kiedyś ten temat ruszyłem. Nawet ktoś też zrobił o tym film. Da się to zrobić, to działa. I nie trzeba dawać od razu wentylatorów zwykłych komputerowych. Może być zwykły samochodowy, też to będzie działało. Tylko trzeba umieć to zasilić odpowiednio. I o co chodzi? Woda tak to jest z wymawianiem ciężkich słów. Chodzi ogólnie o wodę, która jest pozbawiona minerałów i różnych tego typu składników. Czyli jest wodą destylowaną. I o co z nią chodzi? Chodzi o to, że taka woda nie przewodzi prądu. Tak, zgadza, to się nie przewodzi prądu, czyli jest obojętna. No,
Ale zasadniczy problem jest taki, że z czasem no, te minerały w niej zaczynają się wytwarzać. Zaraz ktoś powie, co ty pierdolisz, jak to jest możliwe? No, a kamień to niby skąd się bierze w wodzie? Niby macie odkamieniacze do wody, zmiękczacze do wody, a i tak to nic nie da, bo i tak to się stworzy. No. I ogólnie chodzi o to, że powiem szczerze, że wiele osób mi zarzuca ogromny fake i komentarz jednego użytkownika YouTube. To co gadasz to bullshit. Bullshit? To poczytaj sobie na temat chłodzeń wodnych. I się spytam, czy to jest bullshit, panie kolego. Żebym nie był, że książę znam. Jak działa chłodzenie wodne w PC? Zalety systemu chłodzenia cieczą. Dobrze. Jak działa chłodzenie wodne w PC? Sprawdź jego zalety i czym różni się od systemu chłodzenia powietrzem. Tu mamy przykładowe chłodzenia wodne. Jakoś nie widzę, żeby coś mnie tu zaciekawiło. Zapewnia optymalną temperaturę podzespołów komputerowym. Na jakich zasadach działa i dlaczego warto je zastosować? Odpowiedź znajdziesz w naszym poradniku. Dobrze, że ludzie jeszcze tworzą takie poradniki. Jak działa chłodzenie wodne? Z czego zbudowany jest system chłodzenia wodnego? Chłodzenie wodne, jak sama nazwa wskazuje, chłodzi, czyli obniża temperaturę podzespołów komputera. W skrócie możemy powiedzieć, że za pomocą tego systemu przegrzany komputer jest chłodniejszy, specjalnie przystosowaną do tego cieczą. Chłodzony. Chłodzenie procesora z użyciem chłodzenia wodnego jest całkowicie bezpieczne. Zależności. Powiedziałem zależności, bo niektórzy producenci stosują ciecze, które niby nie przewodzą, a w praktyce dziwne rzeczy się odpierdalają czasem. W tym systemie chłodzenia nie mamy do czynienia z zwykłą wodą, lecz z cieczą, która posiada odpowiednie właściwości. Ciecz do chłodzenia nie przewodzi prądu. Tak, zgadza się, ale niektórzy po prostu, żeby przyoszczędzić, bo tak naprawdę ciecz do chłodzenia wodnego jest droga, a niektórzy, żeby po prostu zaoszczędzić, przycebulowić, to leją wodę destylowaną, zdemilitaryzowaną, nie militaryzacja, tylko mineralizacja, o, zdemilitaryzowaną, jasna cholera, no, dobra. Teraz będziecie się czepiać, że nie umiem wymówić tak prostego słowa, tak. A stół z powypierdalanymi nogami to sam się też nie umiem wypowiedzieć. No. Wypijcie sobie parę kielonków i powiecie stół z powyłamanymi nogami. Albo chrząszcz brzmi w ścinie, w szczebrzesinie, a jaś fasola szedł do lasu zrobić sobie stoła. No. Dobrze, już wracamy do cieczą, która posiada odpowiednie właściwości. Ciecz do chłodzenia nie przewodzi prądu, zawiera składniki antykorozyjne, właśnie. W większości przypadków tych składników nawet nie ma. Pestycydy oraz krąży w systemie zamkniętym, składającym się z wielu szczelnych elementów. No, to tak. W układach chłodzenia cieczą wyróżnia się dwie kategorie chłodzenia. IO, all-in-one lub niestandardowe pętle chłodzenia cieczą. W tym artykule skupimy się na chłodzeniu IO. Chłodzenie IO to jest po prostu właśnie chłodnica 360 plus blokopompka i to jest wszystko. Only One to jest już rozbudowany układ, gdzie macie zbiornik wyrównawczy, pompę, macie kurde wiele tych odbiorników ciepła, ale tak naprawdę w samej pompie macie malutki miedziany radiatorek, który odbiera wam nadmiar ciepła i przekazuje to do cieczy. Jak dla mnie to jest gówno, bo powinien być jeszcze wyższy
i powinien być po prostu wyższy. Ta powierzchnia odbiorcza powinna być o wiele większa, bo to co ja rozebrałem ze chłodzenia Be Quieta mojego kolegi, to powiem szczerze, mało że nie posrałem ze śmiechu, jak zobaczyłem jakie to malusieńkie jest. No to powinno być wyższe. Powierzchnia odbioru powinna być o wiele większa. W układach chłodzenia, dobra. Przedstawionym elementem chłodzenia wodnego jest wymiennik ciepła, nazywany blokiem wodnym. CPU. Znajduje się on na procesorze i odbiera wysyłane, wydzielane powinno być, nie wysyłanie. Ciepło przez blok wodny CPU przepływa ciecz, która zabiera ciepło od procesora i trafia do chłodnicy, której oddaje ciepło i jest chłodzona za pomocą wentylatorów. System chłodzenia cieczą jest... Jest obiegiem zamkniętym. Ciecz po schłodzeniu chłodnicy powietrzem wraca do obiegu. Jednym z najważniejszych elementów zestawu chłodzenia wodnego PC jest radiator, czyli chłodnica. Jest to najczęściej aluminiowa bryła, która rozprasza w powietrzu odpowiednie ciepło i schładza ciecz. Oprócz radiatora i chłodnicy bloku wodnego niezbędnymi elementami są chłodzenia są pompa, zbiornik na wodę, wentylatory, węże. Węże to ja bym stosował wyższej klasy, wzmacniane takie do minimum 10-15 barów, bo to zawsze macie jakiś zapas, że jak coś pierdolnie, to żyjecie dzięki temu jeszcze. No. Pompa wymusza obieg wody, która krąży w systemie, a dzięki wężom ciecz przepływa między elementami systemu. Zbiornik na wodę służy do magazynowania cieczy schłodzonej oraz zapobiega zapowietrzeniu. No dobrze. Na jakie elementy komputera ma wpływ chłodzenie wodne? System chłodzenia wodnego może być zastosowany w chłodzeniu komputera lub obniżeniu temperatury jego konkretnym podzespołom. Może być stosowany do wszystkich podzespołów, u których nadmiar ciepła niekorzystnie wpływa na pracę całego systemu. Przegrzewanie komputera może prowadzić do spadku wydajności i zwiększenia możliwości pojawienia się awarii. Na rynku są dostępne moduły do chłodzenia wodnego, karty graficzne GPU, CPU, czyli chłodzenie centralnego procesora. Central Unit Processing. Pamięci RAM i płyty głównej. Istnieją systemy do samodzielnego złożenia. Właśnie i to o tym mówię. Samodzielne złożenie. Większość ludzi to nawet butów nie potrafi wiązać prawidłowo i chcą składać chłodzenia wodne. Wtedy przy zakupie decydujemy się o wyborze wszystkich elementów bloku wodnego. No i ceny się zazwyczaj zamykają na 5-6 tysiącach. W zależności od rozbudowania układu i tak dalej. Więc możecie się bawić do usranej śmierci dosłownie. O, i my sobie skończymy artykuł na zaletach chłodzenia wodnego. Przy zakupie, dobra to było, elementów wodnego, zbiornika, pompy, wybór poszczególnych elementów może sprawdzić. Nie złą przyjemność, ale budowa układu chłodzenia może już być sporym wyzwaniem. Skomplikowane systemy wymagają specjalistycznego montażu. Zgadza się. Zalety chłodzenia wodnego PC. Chłodzenie wodne ma swoje wady, zalety i wady. Takie jak większa wydajność chłodzenia, ciecz nie nagrzewa się tak szybko. Tak, to powiedzcie to... powiedzcie to samo latem. No. Pozwala na większe zagęszczenie komponentów chłodzenia wodnego jest niezwykle istotne
niewielkie i istnieje możliwość montażu na zewnątrz obudowy. Tak, zgadza się. Cicha, no z tą cichą pracą to nie powiem, że to jest prawda. Chłodzenie wodne jest niemal bezgłośne, tak? A jak macie pompę wykonaną z gównolitu, to też jest bezgłośna, czy trzeba walić młotkiem? Większa wydajność energetyczna. System chłodzenia wodne PC jest lepszy od chłodzenia powietrzem. Robimy sobie jeszcze artykuł o chłodzeniu powietrzem i tu się zatrzymamy. No dobra. Chłodzenie powietrzne procesora jest tańsze od chłodzenia wodnego. Jeśli komputer umieszczony jest w małym biurze, to chłodzenie powietrzne może być niewystarczające. To zależy, gdzie jest umieszczony, czy jest umieszczony pod ciasnym biurkiem, czy jest umieszczony w piwnicy, czy jest umieszczony na poddaszu. Powiem wam tak, jeżeli komputer ma otwarty boczny panel obudowy, to już dla niego jest wystarczające chłodzenie i to wystarczy spokojnie. Zmieniać tylko pastę termoprzewodzącą co 2 lata i dosłownie. Ja u siebie mam na przykład otworzony panel boczny i nic się nie syfi, tak jak każdy gada. Dobra. Mała przestrzeń i brak przepływu powietrza powodują, że wentylator ciepłym powietrzem ochładza radiator. Chłodzenie wodne CPU jest skuteczniejsze, bo ciecz nie nagrzewa się aż tak szybko jak metalowe elementy. To też zależy od wielu czynników, temperatury, wilgotności powietrza itd. Przy chłodzeniu powietrzem awarii mogą ulec wentylatory. W takiej sytuacji radiator wciąż będzie chłodzić procesor. A w chłodzeniu wodnym, jak wam pierdolnie pompa, to często macie do kupienia nowe chłodzenie kosztujące 500-600 zł, a wentylator kosztuje nawet niecałe 40. Więc widać pierwszą wadę chłodzenia wodnego. I to zawsze będzie, kurwa, cena. Przepraszam za słownictwo. A w sytuacji krytycznej czujnik bezpieczeństwa wyłączy komputer. W chłodzeniu wodnym CPU Central Processing Unit, przepraszam bardzo, pomyłka wcześniej, awarii może ulec kilka elementów, ponieważ wszystkie są ze sobą połączone. No i właśnie to jest dlatego ja tego nie stosuję. Bo jak chcecie się wywalić z wypłaty, to proszę bardzo, ja nie zamierzam. Chłodzenie wodne GPU i CPU jest bardzo ciche w przeciwieństwie do chłodzenia powietrznego. Nie powiedziałbym, że jest ciche, bo wam się wentylatory rozpędzą na chłodnicy, to życzę powodzenia. W którym pracują wentylatory, poza tym CPU Colerai potrafią zajmować dużą przestrzeń w obudowie komputera, utrudniając dostęp do innych podzespołów. A nieprawda. Coolery, chodzi o to. A nieprawda, bo jak wybierzecie odpowiedni cooler, czyli taką ferę piątkę na przykład, czy na przykład chłodzenie, kurde, czy na przykład wybierzecie, no tu sobie zgasimy lampkę, o. Czy jak na przykład wybierzecie sobie zwykłe boksowe chłodzenie, tak jak ja na AMD władowałem na Ryzena 5 5600G i to wystarczy, puściłem mu stres testa i 60 stop wykręcił, no to gdzie jest problem? Coolery potrafią zajmować dużą przestrzeń w obudowie komputera, utrudniając dostęp do innych podzespołów. Jeśli pracujesz na wydajnych procesorach i planujesz grać w najnowsze gry, tak, powiem wam szczerze, Fera 5 spokojnie schładza i9, 10900, 10 rdzeni, 20 wątków i w Cyberpunku procesor nagrzewał się do temperatury 60-70 stopni. To nie jest nawet dużo w moim przypadku. O, 10%, jak zwykle. Najnowsze gry programowych projektanty
projektowych, to komputer będzie narażony na duże obciążenie, co może odpowiadać za przegrzewanie się. W takich sytuacjach warto zainteresować się systemem chłodzenia wodnego lub CPU cooler, na przykład do chłodzenia procesorów Intel polecamy jest cooler Noctua NH-D15. Większość kart graficznych wyposażona jest w chłodzenie aktywne. Chłodzenie pasywne procesora stosowane jest w mniej wydajnych komputerach przeznaczonych do prac biurowych. No i koniec. No i tu macie o. Proszę bardzo. No. Dziękuję, do widzenia. O, takie małe chłodzenie, jak właśnie powietrzne, jak Be Quiet, to Wam w zupełności wystarczy do chłodzenia procesora i tyle. No bez przesady już, ludzie, nie róbcie z tego nie wiadomo czego. Okej, trzymajcie się i na razie. Mam nadzieję, że ten krótki film opowiadający o chłodzeniu tym wodnym i chłodzeniu powietrznym Wam się spodoba. Piszcie komentarze, ja Was nie będę cenzurował, bo ja lubię czytać Wasze komentarze, ale po prostu bądźmy ludźmi i umiejmy się odzywać do siebie, bo ja byłem przez Was zrugany, na czym świat stoi. Może tak, skoro Wy jesteście takimi inżynierami, to myślę, że Wy mi nagrajcie jakiś film i podeślijcie linka, że Wy tak się znacie, tylko wyłączcie telefony i nie ma, że będziecie na bieżąco se czytać gdzieś tam z kartki, bo to trzeba się nauczyć mówić o pewnych rzeczach.